Dzisiejsza lekcja Przemysł i Energetyka: omówienie zadań maturalnych. Zapraszam Was na podsumowanie działu i z drugiej strony będziemy od razu też ćwiczyć zadania maturalne właśnie z przemysłu i energetyki. Zrobimy to tak jak w poprzednich powtórkach, czyli. Wyświetlam najpierw zagadnienie z tego działu, krótko powiem, co trzeba z tego zagadnienia wiedzieć. Następnie wyświetlam zadanie maturalne. Po przeczytaniu zadania maturalnego robię chwilę ciszy. W tym czasie zatrzymajcie film, próbujcie sami rozwiązywać zadania, a następnie słuchajcie moich rozwiązań. Zapraszam. Pierwsze zagadnienie z przemysłu: czynniki lokalizacji przemysłu. Do poszczególnych tematów w opisie tego filmu wklejam linki do tematów lekcji. Jeżeli macie jakieś braki z tego tematu, stwierdzicie przy rozwiązaniu zadania, że nie wiecie, jak to zadanie zrobić, wróćcie proszę do mojego filmu. Gdzie omawiałam poszczególny temat? Z czynników lokalizacji przemysłu dobrze, żebyście potrafili je wymienić, chociaż nigdy takiego zadania na maturze nie zobaczycie. Raczej musicie mieć umiejętność dopasowywania czynników do danych sytuacji. Tak jak w tym zadaniu, sprawdźmy. Zadanie 26. Na mapie świata, numerami od 1 do 6, oznaczono miejsca lokalizacji wymienionych niżej przedsiębiorstw i od myślników mamy wymienione te zakłady. Uzupełnij poszczególne komórki w tabeli. Wypisz numery, którymi oznaczono na mapie położenie przedsiębiorstw. Mamy dołączoną mapę, nazwy przedsiębiorstw oraz właśnie główny czynnik lokalizacji przedsiębiorstw, wybrane z podanych poniżej. Zatrzymaj film, spróbuj rozwiązać. No to zaczynamy. Numer 4. Mapa, jestem w Finlandii. Pierwsze skojarzenie las, drewno więc będzie to fabryka papieru w Helsinkach. Czynnik lokalizacji zawsze blisko drzew, czyli literka B baza surowcowa. Google przedsiębiorstwo miejsce lokalizacji oczywiście Stany Zjednoczone więc jedynka. Czynnik lokalizacji, wysoko wykwalifikowana kadra, literka C. Główny czynnik lokalizacji, teraz mam bliskość zakładów hutniczych i zakłady hutnicze potrzebne są do stoczni w Nagasaki. Numer 5: elektrownia geotermalna, czynnik lokalizacji, duże zasoby gorących wód. No, i z miejsc do wyboru yy, gorące wody pasują do szóstki. Drugie zagadnienie surowce mineralne link do lekcji w komentarzu. Tutaj przypomnijcie sobie kraje, w których wydobywa się rudy żelaza, rudy miedzi i boksyty. Zadania. 28. W tabeli zamieszczono dane informujące o produkcji stali surowcowej i srebra w Polsce w wybranych latach. Zaznacz dwa państwa, w których w okresie podanym w tabeli zaznaczył się podobny jak w Polsce trend w produkcji stali surowcowej. Widzimy w tabeli na przykładzie Polski, że wydobycie stali surowcowej maleje. Będzie to charakterystyczne dla tych krajów, które przeszły już etap przemysłowy i dzisiaj zajmują się usługami. Dlatego z tabeli trzeba było wybrać te państwa, które są najwyżej rozwinięte i już są za tym etapem, więc wybieramy B Francję i literkę E Stany Zjednoczone. Zadanie 26: uzupełnij tabelę, wpisz obok surowca mineralnego nazwy dwóch państw, które są jego ważnymi producentami. I mamy ropę naftową i rudy metali. O ropie naftowej jeszcze rozwiążemy dzisiaj dużo zadań. E, oczywiście Arabia Saudyjska i Iran, rudy metali, Australia i Chile. Bilans energetyczny. Z tego tematu koniecznie odsyłam was, żebyście przypomnieli sobie wykres różnych źródeł energetycznych na przestrzeni ostatnich lat, dobrze żebyście wiedzieli, potrafili kolejno ułożyć, które źródła w energii są dzisiaj najpopularniejsze. Tutaj niestety musimy mieć też taki ogólny Ogólną wiedzę z, z bilansu energetycznego różnych krajów. Nie jesteśmy w stanie zapamiętać struktury energii każdego kraju, ale te charakterystyczne kraje, gdzie dominują, czy to energia wodna, czy jądrowa, trzeba mniej więcej kojarzyć. Sprawdźmy. Zadanie 26. W tabeli przedstawiono udział głównych źródeł energii pierwotnej na świecie w wybranych latach, i tu właśnie. Przedałby się w głowie wykres, o którym mówiłam, że trzeba do niego wrócić. On też zresztą na maturze się kiedyś pojawił. Wpisz do tabeli w odpowiedniej kolejności lata, wybrane z podanych poniżej, tak aby odpowiadała im charakterystyczna struktura produkcji energii pierwotnej na świecie w danym roku. Próbujcie. No to zaczynamy od góry. W, w pierwszym wierszu mam największy udział energii jądrowej oraz energii wodnej. <laughs> Musi to być zatem stosunkowo niedawno, bo cały czas te źródła nam tutaj wzrastają, czyli będzie to rok 2010 i później e, troszkę mniejszy udział, więc rok 1990. Następnie w trzecim nie mam jeszcze energii jądrowej, energia wodna mniejsza niż tutaj poniżej i będzie rok 1920. I brak energii jądrowej, energia, energia wodna wzrasta i będzie to rok 1950. Wykonaj zadanie korzystając z poniższych wykresów, na których przedstawiono strukturę źródeł energii wykorzystywanej w wybranych latach do produkcji energii elektrycznej w Polsce oraz w 27 krajach Unii Europejskiej. Pierwsze dwa wykresy Unia Europejska, następne dwa Polska i mamy dwa polecenia. Podaj dwie różnice między strukturą źródeł energii. Wykorzystywanych w produkcji energii elektrycznej w Polsce, a strukturą źródeł w krajach Unii, uzasadni podając dwa argumenty, że struktura źródeł energii wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej w krajach Unii i w Polsce w porównaniu ze strukturą z 1995 roku jest korzystniejsza dla stanu środowiska. Próbujcie. Po poleceniu A, i teraz moja metoda. Podkreśl, co masz napisać. Podaj dwie różnice między strukturą w 2010 roku i pamiętajcie, dobrze sformułować zdanie. Jeśli tego nie zrobicie, nie dajemy wam jako egzaminatorzy punktu. Yy, rzuca się w oczy na przykład brak yy, energii jądrowej w Polsce. I troszeczkę za mało, jeśli napiszecie, że w Polsce brak energii jądrowej. Pamiętajcie, że pisze, dopisujemy drugą część zdania w porównaniu do krajów Unii Europejskiej, tak? czyli że jeszcze raz zdanie może brzmieć tak, że w Polsce nie, wystę nie brak energii jądrowej, a w krajach Unii Europejskiej występuje. I to jest różnica napisałam o dwóch krajach. W Polsce mam też zdecydowanie mniejszy udział energii odnawialnych niż w krajach Unii Europejskiej. I tak brzmi poprawnie zapisana różnica. Oczywiście mogliście też pisać o, o gazie ziemnym. To nie ma tutaj znaczenia, jeżeli poprawnie formułujecie zdanie. I w podpunkcie B uzasadnij, podaj dwa argumenty, że struktura źródeł. Jest korzystniejsza dla stanu środowiska. No i tutaj, zwłaszcza oczywiście w kwestii tego środowiska, mówimy na przykładzie węgla, więc mniej energii uzyskiwanej z węgla to mniejsze zanieczyszczenia, mniej produkcji dwutlenku węgla. A drugi argument to zwiększenie energii odnawialnych, i tutaj też dobrze tłumaczyć, które są korzystne, które nie zanieczyszczają środowiska. Zadanie 25. Na wykresie przedstawiono produkcję energii pierwotnej na świecie w latach 95-2011. Na podstawie wykresu uzupełnij zdania. Przeczytajcie sobie zdania i wybierzcie odpowiednie wyrazy. W badanym okresie wielkość produkcji energii na świecie ogółem wzrosła. W okresie największą bezwzględna zmiana produkcji dotyczyła źródeł energii, które są powszechnie wykorzystywane w przemyśle energetycznym. I wybieramy w Polsce. W Polsce. Yy, uzasadnienie jeszcze nie podałam. Oczywiście yy, w Widzę dużą zmianę w paliwach, czyli i w gazie ziemnym, a nie w ropie naftowej, która dominuje w Arabii Saudyjskiej. I zadanie 25. Na wykresach przedstawiono strukturę produkcji energii elektrycznej według rodzajów elektrowni we Francji, Kanadzie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Podaj dla każdego z państw główną przyczynę dużego udziału najważniejszego źródła energii w strukturze energii. Elektrycznej. No to we Francji dominują nam elektrownie jądrowe. Podaj przyczyny. No to może być pierwsza przyczyna, że nie posiada licznych innych surowców czyli, że nie ma dużych złóż, np. Na ropy naftowej czy gazu. W te kraje, które korzystają z energii jądrowych. Bardzo dobrze jest zawsze pisać, że są to kraje wysoko rozwinięte, które mają też bardzo duże zasoby finansowe i wtedy mogą właśnie z energii jądrowej korzystać. W Kanadzie głównie elektrownie wodne i tu zawsze będziemy tłumaczyć, że dużo wód, duży spadek rzek, więc można wtedy budować elektrownie, i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich elektrownie cieplne. I wynika to z dużych pokładów surowca, ropy naftowej i gazu. Surowce energetyczne, obowiązkowe do powtórki: pamiętajcie, że musicie znać kraje, które wydobywają najwięcej węgla brunatnego, węgla kamiennego, ropy naftowej, gazu ziemnego i rudy uranu. I zadania. Tabeli, w której przedstawiono największych eksporterów węgla kamiennego, literami X i Y oznaczono dwa państwa. Z powyższej tabeli zaznaczono X i Y odpowiednio i wybierzcie. Z tych krajów brakuje nam w przypadku węgla kamiennego, żeby nie pomylić z brunatnym. Indonezji i Australii odpowiedź C. Zadanie 24. Mamy zaznaczone kraje w Afryce. Na wykresie przedstawiono strukturę wykorzystania w 2013 roku źródeł energii dla jednego z krajów zaznaczonych na mapie. Zdecydujcie, jaki to kraj. Duża przewaga węgla kamiennego, następnie dopiero ropa naftowa, będzie to zatem Republika Południowej Afryki, zaznaczona numerem 2. Zadanie 26. W tabeli zamieszczono informacje o głównych partnerach Polski w imporcie i eksporcie gazu ziemnego, ropy naftowej, węgla brunatnego i kamiennego. Uzupełnij poniższą tabelę, wpisz nazwy surowców energetycznych wybrane spośród wymienionych we wstępie do zadania oraz litery, którymi oznaczono je w tabeli zawierającej informacje o głównych partnerach Polski w handlu tymi surowcami. No, i tutaj przydadzą nam się wielkości wydobycia. Pierwszy surowiec energetyczny to będzie węgiel brunatny i literka B, a drugi węgiel kamienny i literka A. Zadanie 22. W tabeli przedstawiono wielkość produkcji energii elektrycznej na jednego mieszkańca. Uzasadni powołując się na informacje zamieszczone w tabeli, że zużycie energii elektrycznej na jednego mieszkańca lepiej odzwierciedlało poziom rozwoju gospodarczego państw niż produkcja energii elektrycznej ogółem. I podpunkt 2 wyjaśni dlaczego w Chinach wzrost produkcji energii elektrycznej był większy niż w Niemczech. Pod punkcie A trzeba się odwołać do dużej liczby ludności Indii i Chin, więc zużycie ogółem, chociaż jest bardzo duże, to w przeliczeniu na jednego mieszkańca świadczy o mniejszej dostępności i więc i e, mniejszym rozwoju gospodarczym. W Chinach natomiast Wzrost produkcji energii elektrycznej był większy niż w Niemczech, bo są to kraje na innym stopniu rozwoju. W Niemczech popyt już na energię był zaspokojony dużo wcześniej, w Niemczech dominują usługi, a w Chinach bardzo duża produkcja przemysłowa powoduje ten wzrost produkcji energii. Na wykresach przedstawiono udział głównych producentów w strukturze wydobycia wybranych surowców energetycznych i mam znowu kraje. Do wyboru mam cztery surowce i do tego opis w tabeli. Przeczytajcie sami opis i spróbujcie wykonać zadanie. Pierwszy surowiec, który upowszechnił się w energetyce od końca lat 70. XX wieku. Wracam myślami znowu do tego wykresu z bilansem energetycznym i od razu po tym zdaniu wiem, że to muszą być rudy uranu. I tutaj czołówka Kazachstan, Kanada, więc literka B. Udział tego surowca zaczął maleć w połowie XX wieku. Jest to bardzo charakterystyczne dla węgla kamiennego i kraje wydobywające oczywiście Chiny, literka C. Szerokie zastosowanie tego surowca powoduje, że jego wydobycie nieustannie wzrasta. Jest to surowiec strategiczny najważniejszy bliski wschód ropa naftowa i yy, kraje w literce A. Zadanie 28. Na wykresach przedstawione zmiany wielkości wydobycia ropy naftowej w milionach baryłek na dobę w dwóch wybranych państwach lata 90-2013. Strzałkami zaznaczono okresy najmniejszego wydobycia ropy w tych państwach. Zaznacz poprawnie dokończone zdania. Numerami 1 i 2 oznaczono wykresy charakterystyczne dla. I wybierzcie tutaj kraje, podaj główną przyczynę spadku wydobycia w miejscach oznaczonych strzałką. No i tutaj, chociaż zadanie o energii, to trochę tyczy się ono konfliktów politycznych, bo należy tutaj wybrać Kuwait i Irak, a właśnie uzasadnieniem i przyczyną będą konflikty toczące się w tych latach w tych krajach. Zadanie 26. Na mapie przedstawiono region, który charakteryzuje się bogatymi zasobami jednego z surowców mineralnych. Podaj nazwę tego surowca, a następnie organizację, która zrzesza e, państwa położone tu nad zatoką. No najbardziej na świecie znany rejon e, wydobycia ropy naftowej, więc proste zadanie i... Wielokrotnie powtarzające się na maturach, to że musicie znać organizacje krajów eksportujących ropę naftową, zatem skrót OPEC i literka B. I teraz energie odnawialne. Pamiętajcie przy energiach odnawialnych. Przypomnieć sobie, jakie w ogóle mamy źródła energii odnawialnych, w których krajach one są najczęściej wykorzystywane oraz jakie mamy wady i zalety poszczególnych energii odnawialnych. Zadanie 27. Zadanie wykonaj na podstawie zdjęć satelitarnych obszaru, na którym zlokalizowano zaporę trzech przełomów na rzece Jankcy. Wymień dwie społeczno-ekonomiczne przyczyny budowy zapory trzech przełomów i elektrowni oraz dwa negatywne następstwa dla środowiska geograficznego regionu wynikające z realizacji tej inwestycji. Przyczyny oraz negatywne następstwa. Zapraszam Was w opisie filmu. Jest link do mojej lekcji, gdzie bardzo dużo opowiadam akurat o tej Zaporze trzech przełomów. To już jest któryś rok, gdzie właśnie na maturze pojawia się akurat ta inwestycja. Przyczyny, dlaczego z Chiny. Um... Zrobiły tą wielką inwestycję. No to tak, no oczywiście zapotrzebowanie na energię w tym kraju, wzrost, wzrost liczby ludności tego kraju, wzrost gospodarczy Chin, no czyli właśnie ta, to, że potrzeba jest dużo energii, brak w tych częściach akurat Chin, surowców energetycznych, no i zawsze też budowa takiej elektrowni wodnej i sztucznego zbiornika. Ma funkcję przeciwpowodziową i Chiny w pewnych częściach roku też mają problem z powodziami, więc można to wpisać także do przyczyn. I negatywne następstwa, jest ich niestety bardzo dużo, bo mamy tutaj nawet zmiany w tektonice przez wielki nacisk wody, jaki powstał po wybudowaniu tego zbiornika. Musieliśmy wyciąć lasy, co widać na tym zdjęciu, więc zmniejszenie lesistości. Zawsze w okolicy takich sztucznych zbiorników powstają pewne anomalie klimatyczne, więc zmiana mikroklimatu. Trzeba było przesiedlić ludność, zalać pewne obiekty, w tym też takie o wartościach kulturowych. Są to też utrudnienia dla ryb, akumulują się osady. No, już bardzo dużo tych odpowiedzi mamy. Zadanie 30. Na wykresie przedstawiono strukturę produkcji energii elektrycznej według rodzajów elektrowni Islandia, Austria i Szwajcaria 2008 rok. Uzasadni podając dwa argumenty, że w państwach wymienionych powyżej. O strukturze produkcji energii elektrycznej w dużym stopniu decydują warunki środowiska przyrodniczego. No, to wystarczy w tym zadaniu odczytać, jakie, jak, którą energię odnawialną stosuje kraj, i znaleźć uzasadnienie dlaczego. Więc na Islandii mamy najwięcej, mm, mamy dużo elektrowni geotermalnych i hydroelektrowni i tutaj można pisać o dużym potencjale wód i chodzi o ciepłe wody termalne które powstają w strefie ryftowej na której leży Islandia. Dalej ten duży udział hydroelektrowni no to mam też liczne rzeki w tych krajach które mają dodatkowo duży spadek i wtedy mogę wykorzystywać potencjał rzek. Zadanie 23: przyporządkuj każdemu z obszarów rodzaj energii odnawialnej charakterystyczny dla niego. Podaj do każdego obszaru cechę środowiska przyrodniczego, która warunkuje jego wykorzystanie. W Norwegii, energia wód płynących i cecha środowiska, duży spadek rzeki, występowanie rzek. W Islandii powtarza nam się energia geotermalna w strefie ryftowej, i Kalifornia, energia słoneczna, cecha środowis środowiska, klimat, y duża liczba bezchmurnych dni. 26. Podaj dwie zalety i dwie wady produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. no Bardzo łatwe tutaj akurat zadanie, bo pamiętajcie, że powinniście znać zalety i wady do każdej energii odnawialnej osobno, a tu możecie właściwie sobie wybrać. Więc w zaletach właściwie przy każdej energii można pisać, że jest to czysta, Niekończąca się energia, która nie powoduje dużych szkód w środowisku. E, na przykład, energia wodna ma też to zastosowanie przeciwpowodziowe, to już co najmniej trzy powiedziałam. E, wady. E, większość tych inwestycji jest kosztowna, e, zależne często są od warunków pogodowych. Niektóre e, produkują jakiś hałas. Mają troszeczkę mniejszą sprawność energetyczną, porównując do tych elektrowni, które wykorzystują surowce nieodnawialne, ingerują w krajobraz, jak każda taka inwestycja. 27. Na wykresach przedstawiono strukturę produkcji energii elektrycznej z wybranych odnawialnych źródeł energii w Unii Europejskiej oraz Polsce. Na podstawie wykresu podaj jedno podobieństwo i jedną różnicę w strukturze produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w Unii Europejskiej ogółem i w Polsce. Jedno z tych zadań, o których zawsze mówię na maturze, że naprawdę można zdobyć kilka punktów, e, czytając tylko ze zrozumieniem treść zadania. W tym zadaniu nie masz pisać, dlaczego coś tutaj zaistniało. Na podstawie wykresu podaj, podkreślajcie sobie te słowa i nie kombinujcie, tylko patrzcie na te słupki. Na tych słupkach mogłoby być cokolwiek. Można ponumerować ABC, i też e, powinien Wam wyjść prawidłowy wniosek. No to szukam, jakie tu jest podobieństwo. Widzę, że w Polsce i w Unii Europejskiej dominują inne odnawialne źródła energii, więc muszę e, znaleźć jakiś in, inny trop. Więc na przykład widzę, że i w Unii Europejskiej i w Polsce słupek średnio szary, czyli energia wody. W kolejnych latach maleje, czyli podobieństwo, i proszę pamiętać o prawidłowym sformułowaniu zdania. Zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Polsce, w kolejnych latach maleje udział energii wodnych. No i z drugiej strony widzę też wzrost. E, słupki czarne, energia wiatru. Więc drugie podobieństwo, zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Polsce, wzrasta e, udział energii wiatru. Różnice, ich już jest tutaj całkiem sporo. I znowu prawidłowo sformułowane zdanie. W Unii Europejskiej przeważa energia wody. Zaś w Polsce przeważa Energia z biopaliw. I zadanie 27. Zadanie rozwiąż na podstawie fotografii, na której przedstawiono jeden ze sposobów produkcji energii elektrycznej stosowany w Katarze i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Określ źródło wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej podaj dwa argumenty. Uzasadniające powszechne stosowanie tego źródła energii w państwach leżących nad Zatoką Perską. Źródło energii, i tutaj musimy rozpoznać, jest to oczywiście energia słoneczna. I teraz, dwa argumenty, dlaczego powszechnie stosowana jest właśnie nad Zatoką Perską. I tutaj kilka odpowiedzi przychodzi mi do głowy. No po pierwsze, oczywiście, klimat, duże usłonecznienie, duża liczba dni bezchmurnych. Po drugie, jest to droga inwestycja, tak jak w większości energii odnawialnych, a akurat te państwa stać na to, bo przecież są to yy, Państwa, które mają ogromne złoża ropy naftowej, więc pieniędzy im nie brakuje, więc te duże zasoby finansowe tu można wpisać. No i jeszcze ukształtowanie terenu dużo terenów pustynnych, więc dużo miejsca na to, żeby właśnie inwestować w ten rodzaj energii. I kolejne zagadnienie okręgi przemysłowe na świecie. I tutaj kilka razy już na maturze pojawia się przede wszystkim mapa okręgów przemysłowych. Odsyłam Was do mojej lekcji oraz do mapy w podręczniku. Popatrzcie sobie wzrokiem, chociaż na nazwy tych okręgów przemysłowych, i naprawdę wystarczy do wykonania najróżniejszego typu zadań. Zawsze te okręgi przemysłowe macie podane do wyboru, więc nie trzeba dokładnie nawet tych nazw zapamiętywać, tylko mniej więcej kojarzyć. No to próbujemy zadanie 27. Pisz do tabeli nazwy trzech okręgów przemysłowych, które rozwinęły się głównie dzięki wydobyciu miejscowych ród metali, czyli poszukujemy okręgów surowcowych. No to zaczynamy. Yy, które sobie wybierzemy. Na pewno będzie to okręg Minas Gerais i będzie to literka E, będzie to okręg Uralski, literka C i Szaba, literka F. I na koniec zagadnienia z przemysłu high tech, nowoczesnej technologii. Dobrze, żebyście wiedzieli, jaki to jest przemysł, czym się różni, w jakich ośrodkach jest zgromadzony czyli to ważne słowo technopolie, gdzie są największe technopolie na świecie. Zadanie. Na świecie technopolia są często zlokalizowane w największych metropoliach o zrestrukturyzowanym przemyśle lub poza strefami zurbanizowanymi. Uzasadnij lokalizację technopolii na poniżej wymienionych obszarach. Lokalizacja w wielkich metropoliach, lokalizacja poza strefami zurbanizowanymi. No to w wielkich metropoliach, co jest dużo częstsze, technopolie są zlokalizowane ze względu na udogodnienia w komunikacji, na, na współpracę różnych dziedzin, które są tutaj potrzebne, oraz na występowanie uczelni i placówek badawczych, które tworzą tutaj te nowe produkty high tech. A poza strefami zurbanizowanymi też powstają technopolie. Zwłaszcza w tych momentach, kiedy wymyślane są nowe technologie, gdzie nie jest jeszcze potrzebna współpraca do przewożenia, dystrybucji, tylko w fazie eksperymentu są pewne pomysły, to też pomaga w pewnej tajemnicy. W tym przemyśle high-tech ważny jest ten czynnik walorów środowiska, i poza strefami zurbanizowanymi często jest też łatwiej spełnić takie, Wymagania środowiskowe, między innymi dla odpoczynku dla osób wysoko wykształconych. I zadanie 25. Na mapie zaznaczono wybrane obszary, w tym technopolia, których nazwy podano poniżej. Dopasujcie. Droga 128. E, oczywiście Stany Zjednoczone, litera C, korytarz zachodni, Wielka Brytania, literka D, Dolina Krzemowa, największy, najbardziej znane, technopole e, literka A, Stany Zjednoczone i Wyspa Krzemowa w Japonii, literka F. No i mam nadzieję, że ten przemysł i energia wcale nie wydają się takie trudne. Dziękuję bardzo za uwagę.